Witam was, widzowie, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Janinka Boża kochana. Miło was widzieć w nowym odcineczku na moim kanale. Słuchajcie, zobaczcie, zmieniłam trochę ustawienia kamery. Zobaczcie, czy widzicie jakieś tutaj różnice, czy ładniej ten obraz tu wszystko wygląda na kamerze teraz. No, powiem wam, trochę się tu pobawiłam w opcjach nagrywania kamery w ogóle. Dźwięk powinien też być troszkę lepszy. A to wszystko dobrze się składa, bo no dzisiaj, słuchajcie, mamy sporo roboty, tak jak niektórzy już tu mogą widzieć, na nawozy, nasiona. No kurczę, złożyłam zamówienie, dzisiaj to wszystko przyszło. Powiem wam, szykuje nam się odcinek pełen roboty, bo chciałabym też dzisiaj zacząć już tam żniwa. Chciałabym te nasionka tutaj przenieść do stodoły, bo to nie może zamoknąć. Dobrze by było, kurde, tutaj tą łąkę odsiać przy okazji. No, przydałoby się też obornik wywieźć. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. No, ale tak wstępnie planuję taki dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że uda się zrobić jak najwięcej. Mamy piękny poranek, 7 godzina. Myślę, że jeśli nie spotkają nas tu żadne nieszczęśliwe sytuacje w ogóle, to uda nam się sporo zrobić. Trzeba będzie przepalić już, kurde, kombajn dzisiaj. Zobaczymy. Zobaczymy, jak on tu będzie chodził. No i jakby wszystko było dobrze, no to bizonek dzisiaj ruszy w pole. Trzeba będzie go tam trochę naoliwić, na to tego, nasmarować i myślę, że będzie dobrze. Na początku tylko zajmiemy się może tymi nasionkami. Zobaczcie, kurde, zamówiłam właśnie takiego jednego Big Baga, kurde, on ma 500 litry. No i teraz mam stres, widzowie, mam stres, bo no nie wiem, czy ja dam radę go podnieść. Mamy tutaj takich woreczków, czekajcie, 7 bodajże na dole, 3 tu 4, tak, nie, czekaj, 4, 3, 7 polifosek mamy, nawozy. No i tu jeszcze zamówiłam takie woreczki nasion po 50 kilo, no to 200 kilo, tutaj, no to 700 kilo mamy nasionek. No i takie o polifoski jeszcze po 50 kilo, 7, no to mamy... kurde, matematyka to nigdy nie była moja mocna strona. 350 litry mamy, o! No, a i właśnie! Patrzcie, nowy nabytek na gospodarstwie. Ostatnio właśnie, teraz przed nagraniem, tylko co mi tu znajomy dowiózł, kurde, sprzedawał po cenie złomu, tak naprawdę. Nie uwierzycie, ile za to dałam. 8 stówek za to dałam. Myślę, że warto. No mimo, że ja do Ursusa akurat mam turę. I dzisiaj jeszcze, o czekajcie, przy okazji sobie to odczepimy. Odpalę Ursuska. Czekaj, trzeba opuścić. No, odjadę tylko. Kurde, a co to mi nie chce opuścić? Nie chce mi się draństwo opuścić. A popatrz, a co to się stało? Cholera jasna. Oho! Nie, dobra, ja wiem, tu się przyciął siłownik, dobra. O, on czasami tak ma, wiecie. To nie jest nowy sprzęt, czasami się tak robi, ale dobra, o cyk, odczepiamy. No i zobaczcie, mamy tutaj niby tego tura i w ogóle. Tylko będzie trzeba dzisiaj pojechać do tego handlarza, co ja tam maszyny kupowałam. Bo ja zapomniałam przecież tych widełek wziąć takich, a mi się to przyda dzisiaj do obornika. No i wtedy mogłabym niby tego Big Baga przewieźć, ale spróbujemy, zobaczymy, może tym damy radę. Tylko Ursus to może dęba stanąć, także nie będziemy tego małego Ursusa katować. Weźmiemy tym większy, myślę, że większy bez problemu sobie powinien dać radę. No tylko ciekawe, czy ten siłownik wytrzyma, kurde, te pół tony podnieść, to jednak, wiecie, to nie jest jednak takie hop-siup, jak się może wydać. Zobaczymy, czekaj. O, cholerka, trochę przychodziłam. Dobra, cyk, podpinamy kabelki, o, dobra. I mamy. Zaraz zobaczymy, czy to się uda. Ja wam powiem, ja nie wiem, jaka tu obsługa, zaraz zobaczę. Tak, o, tak się podnosi.
tak się opuszcza i na boki. O tak, dobra, oczekaj. Na boki się robi. A nie, tu na... A cholerka, tu się na boki nie da, tu tylko góra dół się da, no tak. A to ja też dobra jestem. Dobra, cofniemy, zobaczymy, ja wam powiem, takim sprzęciorem ja jeszcze nigdy nie robiłam. No ale jak się z tym znajomym zgadałam, to nie mogłam odpuścić tej okazji, musiałam to kupić. Nigdy takiego, kurde, ustrojstwa żem nie miała. Zobaczymy, jak to będzie chodziło, dobra, czekaj. Tylko tu odwrotnie, kurde, kable podpięłam chyba, bo tu jak do góry daje, to się do dołu opuszcza, o, o, o. Oj, powiem wam, takim sprzętem załadować przyczepę to wyzwanie, o, o, o. Ty, podnosi, zobacz, ma siłę, draństwo. No to super, no kurde, blade. Dobra, i wjedziemy sobie. Powiem wam, takim sprzętem to nawet jakąś tą belkę przewieźć czy coś, to w sumie nie taki problem, o, do krówek podrzucić czy coś. Czekaj, tylko czy ja wyrobię tu, o, w sam raz. Tylko żeby nie zahaczyć, damy w drugą stronę. O, dobra. No i tak jak mówiłam, widzowie, dzisiaj szykuje się trochę dłuższy odcinek. Jeszcze nie udało mi się, słuchajcie, ogarnąć kamerki, nad czym ubolewam. No bo, kurde, taki dłuższy odcinek jak dzisiaj, to w sam raz byśmy tu se... O kurde, przewaliłam, bimbaga. Byśmy se pogadali tu tego, ale spokojnie. Co się odwlecze, to nie uciecze. Kurde, coś mi się tu zacięło. No, o tak, podniosę trochę, może teraz się uda wyjechać. O, jest, 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 dobra. I opuszczę teraz. I damy teraz lekko do tyłu. Wykręćmy. Widzowie, wybaczcie mi, że ja tutaj tak trochę nie ogarniam. No ale wy też chyba rozumiecie, że to jest nowy sprzęt u mnie. No i ja też się muszę poduczyć, jak to chodzi, nie? Też się muszę tu obsługi poduczyć. Dobra, na razie zaparkujemy tu z boczku. O. Zgaśmy, no i przenieśmy tylko te worki na szybko. Cyk, cyk. Gdzie te woreczki umiejscowię? Może... Dobra, woreczki z nasionami tutaj dam. A to u polifoskę zaraz gdzieś tam ułożymy, tak na szybciutko. No i jak to zrobimy, to ruszamy tam, pojedziemy na te stanowisko tego handlarza. Zabierzemy, ja już tam się z nim ugadałam. On gadał, że jego nie ma. Ale żebym na spokojnie se wzięła, że on to tam gdzieś na początek podwórza wystawi, że bez problemu, żeby wjechać, że pies tam nigdzie nie lata, nic to mnie nie zeszre. Gdzie te woreczki mogę dać? Damy sobie tu przy ścianie, żeby nie przeszkadzały. Myślę, że one się mogą przydać, chociaż w sumie dzisiaj to nie, dzisiaj. Kurde, chociaż dobrze było, jakby się udało tamtą trawę jeszcze posiać dzisiaj, to by fajnie było. Najwyżej wtedy na wosku jeszcze trochę rzucimy, bo tu mimo wszystko nawóz dawaliśmy, ale kurde, jakby się udało zasiać, to byśmy polifoski jeszcze dorzucili trochę, to tam zawsze będzie inaczej. To jeszcze może się uda z jeden pokos w tym roku ukosić, może by tam podrosło. A to wiecie, jak trawa rośnie, to trzeba ją trochę przykosić, to ona wtedy lepiej się tam ukorzenia i w ogóle. Dobra, jeszcze trzy zostały. Cyk, cyk, raz, dwa. Ja to powiem wam, widzowie, ja najbardziej właśnie na gospodarstwie to lubię porządek. U mnie to musi być wszystko poukładane i w ogóle. Może być biednie, może być, wiecie, tam bez szału, ale musi być porządek i musi być czystość, bo ja to najbardziej właśnie mi zależy na tym, żeby to zawsze było wszystko uporządkowane. Dobra, ostatni worek. Bo tak jak tam właśnie te młode, tak jak o, na przykład teraz ten mój siostrzeniec, ten... kurde, jakie on miał nazwisko, ten mój siostrzeniec. A, Jasiek. No Jasiek, to wiecie, te młode ludzie to takie lekkomyślne i w ogóle. A ja, u mnie to wszystko ma być na swoim miejscu, bo ja to nie lubię, jak jest syf, za przeproszeniem. Dobra, ruszymy i pojedziemy teraz do tego handlarzyka. Kurde, ale zobaczcie. W tych o, starych Ursusach, bez kabiny. To ja wam powiem, o, się jedzie. Wiatr we włosach, muchy w zębach. Huk z tłumnika, syf leci we włosy. Ale to jest klimat, to jest ta... starocesna gospodarka, za przeproszeniem. Nie to, co teraz, te
te nowe ciągniki, kabina i w ogóle radia, to wszystko. Dla mnie to widzowie zawsze najlepsze radio to było Głos Wydechu. To jest coś. No i dobra, gdzie on tu mówił, że gdzieś na początku to będzie leżało? A, są tutaj widełki, o zobaczcie, to te. Nówka Stuka, słuchajcie, on podobno je sam spawał i w ogóle, także zobaczymy, jak to będzie się, wiecie, spisywało. Czy Ursus będzie tu z nimi dawał radę? No i czy to nie będzie ten... Czy to może nie będzie za dużo, jak tutaj właśnie z tym nabieraniem? Bo to zobaczcie, jednak kawał łychy, nie ma co gadać. Najwyżej po pełnej nie będziemy ładowali, no się okaże. Dobra. Cyk, zawracamy. No i ruszamy. Kurde, ja to zawsze wam powiem, bardzo lubię mieć taki jakiś nowy sprzęcior na gospie u siebie. To jest zawsze fajne uczucie. Dobra, jadziemy. O, tu pod górę trochę ciężko ma coś, Ursus. Co tu się dzieje? Oj. Ledwo wciąga. No jadź, cholero, może czekaj, bokiem tu pojadziem. Bo on po tym bruku może tak ciężko ma. Kurde blade, no. Może to za ciężkie do jego. No, kurde. Ursus, ty mnie tu nie zawodź. Nie zawodź mnie. Może na równe wyjedziemy na asfalt, to będzie lepiej szedł. Dwójkę mu tu zapnę. O, od razu lepiej. Wiadomo, no pod górę to ciągnik ciężko ma. Tutaj tur, te widełki, no swoje ważą. Nie ma co jednak gadać. Trzeba to, o kurde, nie ten wjazd. Trzeba powiedzieć głośno, no to jednak jest już ciągnik wysłużony, swoje lata ma. No a na pewno tych fabrycznych koni mechanicznych to on już nie ma, już trochę wyjeździł, nie ma co gadać. Dobra, zajeździamy na podwórze. Na razie Ursusa zostawimy w spokoju. Zobaczymy, tylko przetestujemy, jak on ten obornik, czy jak nabiorę, to czy on dęba mi nie stanie, bo może trzeba będzie jaki obciążnik. O, ciężko ma, jak podniosę do góry. Zobaczmy. No, kurde, pełno paro nabrane. Dobra, opuszczę, żeby mnie tu siłownik nie padł. I zgaszę na razie. No i póki co, dobra, Ursus jest tu zapięty do tego. 55 do tego, już nabrane, to trudno. Do przyczepki weźmiemy MTZ-a. No trzeba się przygotować tu teraz do żniw. Wiecie jak jest, sami wiecie, bo sami na gospodarce żyje. To w MTZ-cie to już inaczej. Mimo że ciągnik roski, to patrzcie, kabina jest, to tu i cisza, i spokój. Ale no jak kto tam lubi, ja to lubię czasem trochę tego wydechu posłuchać. Jeszcze się zastanawiałam, czy by tam w Ursusie nie zrobić jakiej przepustnicy, żeby na przelocie latał. Ale to na razie odległy temat. Dobra, cyk. Podepniemy. Kabelki. Może bym tu nawróciła od razu. Nawrócę, kurde, żeby później już gotowe mieć. Zaraz zobaczymy, czy ten bizon nam odpali, bo się okaże, że znowu jakieś szczury kable przegryzły, czy co, i w ogóle będzie karamba. Powoli, żeby tu studni nie skasować. O, tylko nie wiem, czy jak tak zaparkuję, to bizonem przejadę, ale to najwyżej poza stodolu pojadzie. No i powiem wam taki krótki plan. Patrzcie, przydałoby się to obsiać dzisiaj. Nie wiem, czy zdążymy, nie mam pojęcia, ale dobrze by było. Kolejna rzecz, pokażę wam moje pole właśnie tu, w dzierżawę wzięłam. To już jakiś czas temu, ale nie wiem, czy wam gadałam. O, to w dzierżawę żem wzięła, no kawał pola, nie ma co gadać. Bizon będzie miał co robić, kurczę, tu jednak trochę jest, nie? Tutaj jeszcze mamy, tylko to już jest moje, to o tym wiedzieliście, no ale może ktoś tam nie oglądał. O, to tutaj ten taki trójkącik, to jest mój, te pole. No i tutaj obok takie mniejsze. Się zastanawiam, może kiedy by się udało trochę zmobilizować, Jaśka wezmę. No bo właśnie Jaśko dzisiaj to jeszcze tam w szkole, kurczę, musiał jechać załatwić. I akurat, zobaczcie, drań mały jak żniwa, to on do szkoły musi. No ale dobra, ja jakoś dam radę. O, tu te drzewka by się jakoś wycięło, wykopało. To może byśmy te pola połączyli, to zawsze wiecie, no...
No dużo tej ziemi z miedzy nie weźmiemy, no ale mimo wszystko taki kawałek to zawsze coś. A i nawracać tyle nie będzie trzeba, bo to już będzie w jednym kawałku. No a tutaj jeszcze zobaczcie, owsu mam trochę. To owiec to wiecie, no. Może wiele nie będziemy mieli z tego, tego słomy. No bo owiec to jest owiec. No ale na wiosce się sprzeda, bo tam wiecie, ludzie konie hodują, to. Zawsze się tam komuś opierdzieli ten owiec. No, dobry mieczu, jak tam? Krowy pasiesz, widzę. Ja to dzisiaj ziwa zaczynam, a ty mało rozmowny, bo pijany pewnie. Dobra, to trzymaj się. No, on dobry chłopek, słuchajcie, on mnie tyle razy pomógł. Jeszcze podejdziemy na chwilę, tutaj wam pokażę jedno pole, poletko moje. To tam kukurydzkę mamy, to temat nie na dziś, bo kukurydzki to sama nie obrobię, to nawet nie ma szansy. Trzeba będzie Jaśka zwerbować, ale to dopiero po żniwach, bo ona tam jeszcze musi... O, skup wiór się otworzył jakiś nowy, o, trzeba będzie kiedy zobaczyć, to może coś się z lasu ukradnie, o. Tu jeszcze moje te poletko kukurydzy, ale to Jasiek będzie musiał pomóc, bo ja sama to nie wyrobię. Dobra, jadę na robotę. Powoli trzeba zacząć ogarniać, kurczę, bo to wiecie. Bo to nie ma co tutaj za bardzo się rozgadywać. Trzeba robotę robić. Widzowie, wy mi w ogóle możecie napisać. Czy wy właśnie, bo ja widziałam, niektórzy się tam domagali jakichś odcinków z prac polowych i tak dalej. No ale możecie mi napisać, czy właśnie chcecie takie dłuższe odcinki tutaj z pracy w ogóle. Ja chętnie zobaczę, co wy tam o tym sądzicie. Dobra. Przepalmy może bizonka. Wiecie, to na pewno będzie się dużo fajniej oglądało, jak kamerka już pójdzie w ruch. No ale muszę ogarnąć tą kamerkę. No kurde, tego bizona to może by się lekko podmyło trochę, bo no kopcony, cholera. Ale z drugiej strony to ja nie wiem, czy dobry pomysł będzie go brudzić. Dobra. Oj, coś nie tego. Uhoho, może tam... Może coś... Paliwo zastygło, bo zamerzło, no. O, odpalił. A łojskaz. O, chyba go mamy. Mamy. Dobra, chodzi. Dogazujmy go trochę. O kurde, tu nawet w zbiorniku zakurzony, jak sam skurczybyk. No ale dobra, tam nie będziemy go... Może teraz wierzchu go tam trochę, wiecie, przepłuczę czy coś. Ale tutaj po hederze nie będę lała, bo zaraz może będzie mokre, to nic z tego, no. Nie wiem, czy ja tu przejadę, kurde, bo tu żem rozrzutnik postawiła, o. Dobra, przejechała. Czekajcie, to na razie zgasimy go na spokojnie. Trochę się podgrzał, to już dobrze. Drabinkę złożymy, żeby tu przejść się dało. No i tak, czekaj, to dmuchawę rozłożymy, żeby tu już później nie było pytań, żeby to gotowe było. No, o, mamy dmuchawkę. Ładnie, później trzeba będzie zobaczyć, czy to będzie chodziło, trzeba siłę podłączyć. No ale dobra, przepłukajmy tu bizona z wierzchu chociaż, bo sąsiady zobaczą, to powiedzą, że bruda zjedzie, jaka bruda śnica, nie? A wiadomo, nie, nie chcemy tego. O, chociaż trochę, powiedzą, onówka z salonu pojechała. O, zawsze inaczej, takim na drogę wyjechać to i nie wstyd. Dobra, odkładamy, cyk. No to tak, przyczepkę mamy spięto, bizon podpięty, przygotowania są. Zobaczmy, tu może podsmarować co trzeba, ty. Czy tu wszystko są, łożyska całe. Miejmy nadzieję, że żadnych tu przygód nie będziemy mieli, awarii ani nic, dobra. Jak coś, to się dosmaruje na polu. Odpalamy. Tędy nie wyjedziemy, to ja lepiej wycofam, tylko kurde, czy ja tam teraz będę widziała. Rozrzutnika, żeby tu nie zgarnąć ze sobą. O, czekaj, wyjdę, zobaczę. No teraz tu do tyłu, a dmuchawa jeszcze rozsta... Ale dobra, teraz na prostych kołach do tyłu powinno dać radę. O, cyk, dobra, i skręcamy. Tu się za stodolem pojedzie, o. Tędy obok sąsiada. Ja już z sąsiadem pogodzona, to bez problemu powinno wszystko być. Tu nie powinien mieć problemu, że kawałek łąko pojadę.
Dobra, no i ruszamy. Ja wam powiem, że ja na żniwa to... Zawsze jak żniwa, to ja inną energię mam wcale. Dla mnie to jest... Zobaczmy, się istniejecie. O, ja drabiny nie rozłożyłam i żem weszła. Bez rozłożonej drabiny ja to też udana kaskaderka. Ninja. Dobra, tu w tą wąską drogę to ja wjadę, czy znowu po jakimś zastodolu? Nie no, damy radę, tu na spokojnie. Skręcamy. Przydałoby się, kurde, zwerbować jakiego pomocnika do pomocy, to zawsze by inaczej było, no ale... Jak nie ma, to co wam poradzę? Postaram się na dniach może tam odezwać do kogo, może kto z rodziny, jak jej dalsze przyjacie, to zawsze inaczej na tym polu. Bo wiecie, tak jak tego Jaśka, to ja wszystkiego muszę uczyć, to też mnie tak nie na rękę. Bo to jak trzeba coś szybko ogarnąć i w ogóle, no to nie wiem, zaczynać te pole, czy pojechać te dalsze. Dobra, zacznę te bliżej domu zawsze. Pierwsze pole, to jak coś się spierdzieli, to blisko domu. No i zaczynamy młócenie. Zobaczmy, jak to chodzi. Trzeba zaraz wyjść i zobaczyć, czy tam słoma dobrze leci, czy nic się nie zapycha. Czekajta, zobaczę, czy nic tam się nie zapycha. Dobrze jest, zobaczę, czy tu nie mokre takie. A ziarko jak? No, powiem, że najwyżej coś tam się podsuszy, widzowie, ale... Dramatu nie ma, tu wszystko dobrze chodzi. Dobrze jest, umyte. Naoliwione będzie dobrze. Tylko teraz drabinkę rozłożę, jak będę wsiadała, o. No i dobra, ruszamy ze żniwami, widzowie. Proponuję napisać hashtag żniwa w komentarzu. Ja wam przypnę serduszko. No i zobaczcie jak to idzie. O, coś zamulił bizon, widocznie tutaj jakoś ten gęściej było, może bardziej wilgotne się trafiło, temu tak ciężko poszło. O, dobra. Fajnie jest. Ciekawe jak to tutaj sypie, jeszcze tu w zbiorniku. Nie widać na razie, nic nie widać. No ale myślę, że tutaj te zboże akurat w miarę gęste jest. Myślę, że ładnie może być. Czekajcie, zobaczmy jak tu słomka się układa. No te pokosy, powiem wam, no tak jak to z bizona, no szału nie ma, no bo ten header jednak wąski. Ale myślę, że coś tu tam ukręcimy, no. No właśnie, no, chociaż zawsze parę belek będzie, to wiecie, to już inaczej, no. Zawsze parę dodatkowych belek, to... Chociaż ta moja Sipma to akurat tam nie zbija jakoś nie wiadomo jak, także tych belek na pewno to się ukręci parę. No a ze słomy na pewno lepiej sypie zawsze, jak wiecie, jak z siana, bo siana to co to tam jest. To na tamtej małej łące, kurde, ukręciliśmy belkę siana, no to słomy to na pewno tu nakręcimy. Dobra, ja tu nawrócę, zrobię poprzeczniacz, żeby nam się tutaj ładniej zawracało. Bo tak to trzeba na drogę wyjeżdżać i to wiecie. A tak to, mykniemy sobie poprzeczniaka. Myślę, że obejdę tamte pole dookoła i skoczę szybciutko, przywiozę tą przyczepkę, żeby na odwóz mieć. O, dobra, idę tutaj. Żeby już, wiecie, stał Ursus gotowy jak coś, no bo nie wiem jak tutaj będzie sypać. No na razie to spokojnie, bo tu nawet jeszcze... O, chociaż zobaczcie, już trochę widać ziarek w okienku. Także dramatu nie ma. Coś tam sypie, no ale zobaczymy ile nam to pójdzie z tego poletka. Kurde, jeszcze tam mamy dwa pola i w sumie będzie tyle. No ale trochę tych żniw będzie, bo zobaczcie, tak jak tutaj pod górę, jeszcze trochę gęściejsze zboże, to trzeba wolniej iść, bo nie przemuci. No ale najważniejsze, że póki co tutaj nie ma żadnych niespodzianek, że się bizonik nie zatyka, ani nic. To najważniejsze, póki co dobrze jest, że jest jak jest. O, cyk. No i dobrze by było, żeby też żadna awaria tu się podczas żniw nie wydarzyła, bo to sami wiecie, kurde. Robota dobrze idzie, nawet jak idzie powoli, to dobrze jest dopóki idzie, bo jak się później zatrzyma tu jaka awaria, jakie co, to
A, to tylko nerwy, słuchajcie. Co, no sami wiecie. No już jak skończymy, ogarniemy żniwa, sobie sprasujemy. No to belki sobie gdzieś tam powoli zwieziemy. Tu się najwyżej oborniku nawiezie, bo mamy tam trochę tego. Chociaż obornik to może było już nawet gdzieś tu, wiecie, przy polu na miedzę wysypać i dobra. Także nawet jakbyśmy zdążyli, to możemy i obornik wysypać, to bez problemu w ogóle. No i później się zbierze belki, zbierze się słomy, obornik się da, się zaora to. Później może jak obrono się przeleci. No i będzie ziemia przygotowana elegancko. No i będzie można się zająć w sumie wtedy jeszcze trawą, bo tam kawał trawy mamy do skoszenia. Dobra, czekajcie, ja tu na razie niech bizonik odpocznie, zgasimy go. A ja w tym czasie pójdę szybko, wezmę przyczepkę, przyjadę tu do odbioru, niech jest. No, weźmiemy MTZ-ika poczciwego. I przyczepkę, no przyczepka też taka nie za wielka, ale tutaj blisko chałupy to... To co nam szkodzi, czy to mała, czy to duża? No i czekajcie, może na próbę weźmiemy, sypniemy, zobaczymy jak to, czy tam za mokre przypadkiem to nie jest. Wezmę, zobaczę. Cholera, nie wiem, czy za daleko, że mnie stanęła. Nie wiem, czy rura wyda tyle. Dobra, sprawdźmy, czy to nie... Czy to nie za mokre, bo się zaraz okaże, że my cholera kosimy, a to do pablada. O nie, eleganckie, zobacz, kurzy się, kurde, to jak się kurzy, to nie ma źle, widzowie. Póki się zboże kurzy, to nie ma źle. Dobra, schowamy rurę, bo znając moje umiejętności, to mimo, że tu drzew nie ma, to ja i tak ją zaraz urwę. No to ja akurat, co do złego, to chwila i zrobione. U mnie to chwila jest na diabła narobić. Kurde, jeszcze tak myślałam nad tym bizonem, bo on jest ładny sprzęt. Ja wam powiem, nie ma co gadać, ale w tym ten bizon podobno, z tego co mi jeszcze ten handlarz wtedy gadał, że on jest taki bezawaryjny i w ogóle, że tu sporo części oryginalnych. No i powiem wam, że tutaj trochę tak robiłam, jeszcze na usługach tam trochę robiłam, żeby go przetestować jeszcze wcześniej. I powiem wam, że on naprawdę dobrze chodzi, tak technicznie, jeszcze ja tutaj nic w nim nie wymieniałam, ale się zastanawiałam, tak jak widzicie, tu i header i te koło, ja nie wiem jak to się tam nazywa na tym headerze, no poobdrapywane jest jak sam skurczybyk, tak samo tutaj, zobaczcie nawet tu przy siedzisku, tu gdzieś podrapane i w ogóle, się zastanawiałam, czy może po sezonie nie wywieźć tego do jakiego lakiernika, czy coś, żeby mi załatwił. Jakoś tu ładnie może odmalował, bo to jak lakier zderty, to zaraz szkoda, żeby to zaczęło mnie tu rdzewieć albo coś. No i nie wiem, może mi się udało bizonka trochę odmalować, czy coś tu zmajstrować. No, zobaczymy. Ja to się tylko zastanawiam, czy by jeszcze tego samochodu, tego Range Rovera nie odmalować trochę, kurde, bo on tam też jest podrapany. Tam aż wstyd trochę do kościółka jechać, może by się go ogarnęło trochę. O, zobaczcie, tak jak tutaj gęściejsze zboże, tak jak gadałam, o, aż staje bizon, ciężko idzie. Ale tam z góry, tam w cieniu przy drzewie czy coś, to można iść, tylko łomot, cholera. Tam jest rzadziej i z góry, no to pcha w sumie. A tu hamulce słabe akurat u jego. No ale dobra, powoli jakoś zrobimy. Oj kurczę, powiem wam, że nie wiem kiedy mi się tu bateria w kamerze wyładowała. A żem zdążyła chyba dwa razy dookoła obejść. Ja pierniczę, że mnie zauważyła. No ale dobra, nic tu was dużego nie ominęło, nic tam takiego ważnego nie gadałam. Zobaczcie, jeszcze tutaj raz trzeba będzie przejść kawałkiem, bo no, że mnie objęła na cały header, ale to nic, to na spokojnie, teraz jak mniejszy kawałek będziemy brać, to będzie można szybciej jechać, to na spokojnie tam mucarnia da radę. Dobra, i se nawrócimy. Już teraz bizon ciężej idzie, słuchajcie, bo zobaczcie, ziarek pełno już się... Już migać załączyłam,
żeby tutaj dostawca widział. Zaraz będziemy musieli sobie podjechać sami, no bo niestety do pomocy nikogo nie ma. Tak się ciekawie, czy ten pasek jeszcze zmieścimy tutaj w ten, w zbiornik, czy nie, bo tu jeszcze widzę taką, o, kapkę jeszcze wejdzie, zobaczymy, może się uda to dochapać. Chociaż, aj, nawet jak zmieścimy to na ten zbiornik, to dupa, bo w przyczepę nie wejdzie. No, w przyczepę nie zmieścimy i tak będziemy musieli dwa razy jechać, obrócić. No ale trudno, dobra, damy radę jakoś. No i ciekawe, kurde, czy do silosa nam to wejdzie. Mam nadzieję, bo to wiecie, silos tam nie zaduszy. Ale to też jeszcze biedy nie ma, najwyżej się na klepisko wysypie. Trudno się mówi, no. No, już wrony chodzą, zobaczcie, robaki wybierają. Dobrze, dobrze. Niech tam po przyczepie pochodzą, bo wybierają mnie te robaki z przyczepy. No, powiem wam, że jest potencjał na to, że tu wejdzie do zbiornika. Może się uda. Zobaczymy zaraz. Jeszcze jakby kawałek się udało podjechać, to by było w sam raz. No ale zobaczcie, śmiechem, żartem, pogadali, pojeździli, ale jedne pole zrobione. Jeszcze dwa tak naprawdę, ale tamte, nie wiem, czy tamte nie są troszeczkę nawet mniejsze jak te. Może i, znaczy dwa to na pewno większe, ale tak w pojedynkę to mniejsze chyba. Tamtego owsu to też niewiele jest, tyle co by, wiecie, tyle co by na handel ogarnąć sobie. Ja tu mam takiego jednego gospodarza we wiosce, on się właśnie lubuje w hodowli koni, to ja jemu sprzedam ten owies. Dobra, rurę otwórzmy. No i zrzućmy tyle, ile tam się da, to zrzucimy. O, całkiem sporo wejdzie, tu jeszcze może naprzód. Dobra, nie będę więcej sypała, bo przesypię i będzie dziadostwo. I tak, zobaczcie, walnego tu, że mu kosili. Dobra, jadę to zrzucę i zaraz przyjedziemy jeszcze po to. I ruszamy tam na tamte pola. Coś podziałamy. Chociaż ci może by się kurde zajął cimin, może by tego gnoju kurde wywiózł. Też tak właśnie nie wiem, jacie. Może byśmy przystopowali na dzisiaj z tymi żniwami. Tak se myślę. I lepiej byśmy tego gnoju tam kurde wywieźli. A najwyżej ze żniwami by nam pomógł ten, później Jasiek, no ale to zobaczymy. Oj, tak to ja nie wyrobię. Muszę tu odkręcić, tylko o, żeby dyszla nie złamać. Tu się odkręcę, powoli. O tak, tylko żeby dachem tu znowu nie zahaczyć. No. I tak się uda, spokojnie to w dmuchawę leci, widzowie, nie ma się co przejmować. To tylko tak wygląda, jakby w dmuchawę nie leciało. Mam nadzieję, że wejdzie, bo ten silos tutaj, to wam powiem, no nie za duży. Dobra, wysypa, oj, się rozpędziłam. Dobra, jadę, weźmiemy jeszcze tamto. I... No i trzeba pomyśleć, czy ruszamy dalej ze żniwami, czy może ten gnój byśmy wywieźli, ten obornik zapakowali. No się zastanowię, pomyślę teraz. Trzeba pojechać zobaczyć, czy tam nie za mokre. O, dobra, podjedziemy jeszcze do tyłu, żeby tu po równemu się nasypało. O, i sam raz. No to takie jedna przyczepka i no i trochę więcej jak połowa drugiej. No to niezły wynik jak na takie poletko. No nie ma co gadać. Jest całkiem w porządku. Zaraz trzeba pojechać tam na te drugie pole, zobaczyć, czy tam przypadkiem nie jest ten. Czy tam przypadkiem nie za mokry, bo ten owiec to kurczę może być trochę tam mokrowaty. Bo tak jak rano patrzyłam, to jeszcze był wilgotny, ale to wiecie, to akurat rosa na nim była, także zobaczymy. A może w sam raz się nada. Dobra.
zrzucamy zboże i trzeba przejść się zobaczyć. Dobra, cyk i lecimy. Na razie zostawię może tutaj MTZ-ciorę. O. Dobra. I zobaczmy. Najwyżej, kurde, może obejdę te pole raz tam dookoła i bym może jakiego sąsiada zawołała, żeby tam mi to pomógł ogarnąć. No się zastanowię. Zobaczymy, obejdziemy raz dookoła, zobaczymy, czy nie mokre. I jak będzie dobre, to się jakiego sąsiada zawoła, niech tam pomoże nam. Dobra, cyk. W ogóle możecie mi napisać, jak obstawiacie, ile tutaj będzie belek z tego pola, ile tutaj słomki się wyrobi. Też się w sumie ciekawie, ile to wyjdzie. No i zobacz, nie, kurde, tu jest kawał pola jednak. Kawał tego jest, kurde, jednak nie doceniałam. No dobra, ale zobaczmy. Na razie obejdziemy tutaj, owszem, później się zajmiemy. Na razie tutaj obskoczymy, tylko kurde, tutaj te pole, tylko to też takie nierówne, trzeba uważać, żeby zaraz, wiecie, kombajnu nie przewrócić na bok, bo to też wtedy będzie dramaturgia. Dramaturgia wtedy będzie. Zobaczcie, ja gadałam, że na tamtym polu bizon ma ciężko pod górkę. Tutaj to on się, kurde, dopiero poci, pod tą górę. Pod tą górę drań się on dopiero poci. Ale w porządku, bizon to jest moc. Żeby to jak inny kombajn, to już by dawno się zater, a bizon idzie. O, dobra, podniesiemy. Dookoła oblecimy taki rządek, zrobimy. O, cyk! Widzicie, żeby tutaj tej miedzy nie było, żeby te drzewa wyciąć, to też by się inaczej robiło. A tak to trzeba dwa razy tyle kręcić, no ale co, no. Dobrze, że akurat tutaj jakoś krzaków za dużo nie ma i w ogóle, także jak już się zdecydujemy na te przeoranie miedzy, no to dwa drzewka wyciąć nie problem, tam się pługiem za ten, a tam korzeni jakichś dużych też raczej nie ma, także nie powinno być problemu. A zobaczcie, w ogóle tu przed nami to dopiero jest fajna, potężna łąka. Taką jakby się udało w dzierżawę wziąć. Chociaż w sumie, no mi aż tyle tej trawy niepotrzebne jednak, bo co ja tych krówek mam, słuchajcie, tam chyba z 12 sztuk, to co mi dla 12 sztuk, to tej mojej łąki aż za dużo. Jak zaczniemy tam obrabiać wszystko i w ogóle, to będzie i tak aż ponadto. Aż ponadto będziemy mieli tej trawy, tego wszystkiego, także... Także raczej bez stresu. No i proszę, ładnie. O, cyk. Się zastanawiam właśnie, co w tym roku tutaj posiać, no bo też może jakiś plon ozmian trzeba zachować. Nie wiem, może w tym roku bym tutaj w ogóle kukurydzkę posiała, na którymś z tych, tylko... Kukurydzę to ja raczej bym chciała na takim prostym polu. A może ewentualnie na tamtym, co teraz skosiliśmy. Tam może kukurydza by się nadała. Bo tam jest tak w miarę równo i w ogóle. No to wiecie, i do odbioru łatwiej i w ogóle. Albo ewentualnie tam, co owiec teraz jest. Ale znowu nie wiem, czy tam sieczkarnia to się nie zakopie, bo tam czasami to lubią być podmokłe tereny, także... To też tak wszystko na wodzie pisane, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem. Też możecie mi tam doradzić i tak dalej. Ja chętnie zobaczę, co wy o tym sądzicie. No a tutaj nie wiem, jak kosić. Będę kosiła chyba od razu tu skręcała do boku i tyle, i tam zawracała. To też takie niesensowne pole, bo nie wiadomo, w którą stronę tu jeździć lepiej. No i niewygodnie, bo góra, dół. Trzeba uważać, bo znowu jak pod górę się jedzie, to kurde, bizon, powiem wam, lubi ziarko wtedy gubić. Trochę wtedy muci źle. No ale no nic nie poradzę, chyba żeby tu jakieś zawieszenie poziomujące zamontować, ale to też koszt.
No a pomyślcie sobie, jak ludzie koszą i dają radę tymi kombajnami gdzieś tam w górach, pod górę, tu z góry, gdzie tam naprawdę te nachylenia terenów duże są. Tam to się dopiero namęcić muszą. No i chwila prawdy, czy tu pod tą górę mnie podciągnie. O, ale zobaczcie, mam wrażenie, że tutaj lepiej sypie. Bo patrzcie, już połowa zbiornika jest. Już tutaj w sypce widać ziarko. No, tu będzie ładnie sypać. No i buta, dawaj, nie poddawaj się, kurde, teraz to jeden na godzinę idzie. No ale przynajmniej mamy pewność, że wiecie, jak wolniej to lepiej wymucić, a tam ziarka za dużo nie skupimy. Bo najgorzej to jest wtedy, jak wiecie, jak skosicie zboże, później deszczyk popada i się okazuje, że one odrastać zaczyna. To już wtedy wiesz, że coś było nie tak ustawione. Już wtedy przychodzi lekkie załamanie psychiczne. Dobra, ej, słuchajcie, akurat ten sąsiad przyszedł, on mówi, że dobra, Janina, ja widzę, że ty robisz, to ja ci pomogę. I powiedział, że on tu na razie poobraca trochę, porobi jak umie, a żebym ja się tam czym innym zajęła. No to ja sobie tak pomyślałam, że kurde, no skoro jest czas, to weźmiemy ten obornik z podwórka, zbierzemy, no bo w sumie Jaśko ma rację, kurczę, ten obornik jak tak leży, to i cuchnie, i w chałupie czuć. O kurczę, MTZ-a zostawiłam odpalonego, ale dym. Czekaj, tylko jak ja go tu mam ustawić, żeby mi wygodnie było 55 tu obracać. Ten Ursus tu niepotrzebny w sumie, czekaj, to odjadę MTZ-em. Rundkę zrobię dookoła, o tu 100 dni. Wyjadę teraz Ursusem, tylko muszę odpalić. O. Podjedziemy Ursusem, a za stodołę go trzeba postawić, niech tu nie wadzi nam. Pykniemy, o. Damy go tutaj na razie. O, za oborę. Niech tu stoi, żeby też nie wadził, jak będziemy jechać tym. Jak będziemy bisonem wracać. No i na szybko byśmy tu ogarnęli, tylko czekaj, ja jakoś przestawię. MTZ-ciora weźmiemy tu. No tu też tak widzicie, też tak trochę niewygodnie, bo mało miejsca trochę, nie ma co gadać. Dobra, zgasimy. No miejsca za dużo, to my tu nie mamy. Dobra, bierzemy, palimy. Palimy Ursusika. I Jośka, o, się tył podnosi, kurde. Powiem szczerze, będę musiała jakiś obciążnik do niego ogarnąć, bo o, koła w górze. Czekaj, opuszczę lekko. No, dawaj, chłopku. Oj. Niedobrze. Żem się zakopała. Cholera jasna, czekaj. Za duże obciążenie do jego. No, o, udało się wyrwać. Dupa, dalej siedzę. Siedzę po same jajca. No to przypał. Kurde, dla Ursusa trochę za ciężko tak to dźwigać wszystko, ale zobaczcie, sąsiad mi przywiózł taki betonowy ten obciążnik, może teraz będzie lepiej coś. Zobaczcie, bo teraz już daje radę przynajmniej, tak go wiecie, nie gręzi go tak na drugą stronę, o. No i zobaczymy, jak to teraz będzie chodzić z tym obciążnikiem, no ale od razu inaczej. No i pomógł mi stąd wyjechać, kurde, bo tu trochę żem poryła. No ale dobrze, że przyszedł. Bym wam nagrała, ale on kurde nie lubi na kamerze, bo to taki starszy chłop. I on wiecie, on nie jest za bardzo tam fanem kamerowania. O, dobra, cyk. Musimy się szybko śpieszyć, bo zaraz trzeba jechać, wiecie, na pole, bo tam drugi sąsiad gdzieś kosi. I on będzie chciał zaraz, żeby mu odebrać te... O, cholerka jasna. Żem wysypała za przyczepę. Ziem się rozmachnęła. No czasem to jak chce się pogonić za szybko, to tak wychodzi właśnie, że się na diabła narobi. O, dobra. Pyk! Tylko trzeba będzie może, no jak wywieziemy ten obornik, to trzeba będzie trochę przyczepę umyć, no bo gdzie to na taki gnój nasypać, gdzie to po gnoju teraz wiecie, ziarka nasypać, to też niedobrze by wyszło, nie? Jak po oborniku damy... O, cholera, znowu się przesypała.
Dobra, zaraz to sprzątnę, bo się okaże, że zaraz znowu z rozmachem mi poleci. O, cyk. Tu jeszcze. Wiecie, jak tam trochę kapkę. Kapka główna, jak zostanie na podwórzu, to też się nie ma co za dużo przejmować. To też jeszcze nie jest koniec świata. Dobra, pyk. O, kopci, ciężko mu. No jednak nie ma co gadać, to nie jest mała ilość, tak? No ale lepiej tak niż kurde po łopacie małej brać. To też nieekonomicznie nam tu wyjdzie z czasem. No a tak jak kawał tura jest, to już inaczej. Dobra, pyk. A w ogóle widzowie, możecie mi napisać, co sądzicie o tym moim nowym nabytku właśnie. O tym, co sądzicie, czy wy u siebie na gospodarstwach używacie czegoś takiego? No ja to wam powiem, że no moja pierwsza styczność tak naprawdę z takim turem, czy nie wiem jak to się nazywa. Ale podoba mi się to, podoba. Będę musiała jeszcze, wiecie, przyzwyczaić się do obsługi tego, do cofania i tak dalej, no bo jednak zawsze belki to się przodem brało, nie? I teraz to taka nowość trochę. Ale myślę, że jak ogarnę z czasem, tam się przyzwyczaję, to też jakiegoś większego problemu nie będę miała. Kurde, tak się wydaje, ale tego obornika to się nazbierało na tle czasu ostatnio. Myślę, że tu będzie ile? Z półtorej przyczepy będzie pewnie. Też może nie będę tak przeładowywała, bo się boję, że mi opony zaraz popękają. Dobra, starczy. Zgaszę Ursuska, to wywieziemy. To wywieźmy. Ja to myślę, że tu na łąkę to pierdykniemy na razie. Tu gdzieś tak z boku i tyle. Żeby to leżało na łące. Albo wiecie co, nie. Nie na łąkę. Nie na łąkę, lepiej już tu na rzysko to dać. I najwyżej później się weźmie rozrzutnik i to się rozwali od razu. Tu przy tym. Przy zbożu skoszonym. Nie wiem, po której stronie tylko, kurde, to dać, żeby też tak w miarę to dobrze było. Bo tak komuś przy płocie to też może nie bardzo pasuje. A zresztą coś tam będę przyjmowała. O, tu moja łąka jest. To tutaj damy tak na miedzę i tyle. I się nie ma co przejmować. Choć to moje, nie? O, tu se sypniemy i dobra. Tak? Dobra, niech leży. Tak, dobra. Sypie. Oj, czekaj, o tu. Dobra. I niech tu będzie. Jeszcze przywieziemy drugą przyczepkę. No to później, wiecie, będziemy rozrzucać, to już będzie lepiej. Z jednego miejsca tu będzie brać. No ale już tam na podwórku mi cuchło przynajmniej nie będzie. To już też inaczej. O. Na miedzy to tu nie będzie przeszkadzało do zbierania belek ani nic. O i super. I do koszenia trawy też nie powinno mi tam jakoś bardzo przeszkadzać. Pojadę jeszcze, załaduję tam co jest i będzie w sam raz. No ale od razu już teraz Jasiek wróci ze szkoły, to od razu zobaczy, że na podwórku inny zapach. Chociaż teraz jak zruszone, to jeszcze gorzej, ale dobra, jak wywieziemy, to będzie dobrze. Podjedziemy w to samo miejsce. Kurde, trzeba zobaczyć, jak tam może ten sąsiad se radzi na polu. Ale dobra, załadujemy to i dopiero będziemy się przejmować, bo tak to się okaże, że on stoi i zaraz będzie co przyczepę myć. Chociaż nie, on jakby pełny zbiornik miał, to zaraz by tarabanił. Także raczej na razie tam sobie ogarnia powoli. Dobra, cyk. Pyk. Jośka, raz, dwa. Ładujemy. O. Zaraz przyczepka będzie pełna. O cholera, żem rozmach wzięła. Za mocny. Mam nadzieję, że dna żem w przyczepie nie podziurawiła. No, teraz to wam powiem, że może lekko nawet przesadziłam. Z tym rozmachem. O, cyk. A może to... A nie, tu raczej wszystko wejdzie na przyczepę, bo chciałam powiedzieć, że może reszta, co zostanie,
to się tam na płytę głębiej wepchnie, ale nie, to na spokojnie tutaj wejdzie. No myślę, że tam na pole więcej jak dwie przyczepy nie trzeba, bo tam ja tam nie będę też grubo jakoś sypała tego obornika. Się tak postaram, kurczę. No myślę, że dwie przyczepy to będzie w sam raz. Tam grubiej nie ma co sypać, bo tam było w tamtym roku sypane gnoju i jeszcze jakiś tam nawóz był, to nie ma co grubiej tam przesadzać. Bo za dużo to też nie jest zdrowo, widzowie. No i dobra, pyk. O, no i jeszcze zbierzmy to, co mnie tu wypadło wcześniej. Tutaj, o. Niech ja tylko zobaczę. O, pyk. No i dobra. Cholera, znowu się wysypała. To się w oczach już pierdzieli, widzowie, tak cały dzień roboty. I zalatany człowiek i tu, i tu chce zdążyć, to się już w oczach się, wiecie, myli. No i dobra. Znowu tam lekka kuca spadła, ale to nic. Zostawimy tu Ursuska. Będę musiała sąsiadoju później ten obciążnik zwrócić, ale powiem wam, dobry sprzęt. On walnie wazi. On chyba, kurde, z tonę wazi ten obciążnik, ale ważne, że spełnia swoją funkcję. Dobra, pojedziemy tu, łąko. Czekaj, na którą stronę mnie to kipruje? Na prawo, dobra, to będzie w sam raz. Tak, pojadę tędy, nawrócę i będzie git. Chyba, że zamiast tak, to może teraz tu wzdłuż jakby posypie. Bo to na prawo kipruje, dobra, to zajadę tak. O, i tu dzięki temu dosypie jakby. O, proszę, elegancko. Podjadę, żeby tu się równo rozłożyło, o. Żeby też tak się sypało. O, ładnie. No i dobra, on się elegancko teraz przepali jeszcze, wiecie, taki przerzucony tu tego. Pojedziemy, umyjemy przyczepkę, to na pole skoczymy tam. Zobaczymy, jak on tam kosi, jak mu tam idzie. Mam nadzieję, że tam się nic nie wydarzyło, żadnej awarii, nic się nie zapchało. No ale to jest zboże raczej takie suchowate, więc nie powinno. Dobra, mykniemy szybko, już nawet nie gaszę, umyjemy tylko raz, dwa przyczepę. O kurde, żem tutaj, co prawda dziury nie zrobiłam, ale trochę porysowałam, jak żem tym widłem dziobnęła. No ale dobra, trudno, to się tam najwyżej nadspawa, przyszlifuje i będzie dobrze. Dobra, cyk, cyk, szybko myjemy. Może jeszcze MTZ-a lekko pociągnę, żeby smutny nie był, że wiecie, przyczepę czystą ciąga, a sam brudny jak szatan. Dobra, raz, dwa, trzy, szybko. Gasimy i lecimy. Lecimy, raz, dwa, bo czasu nie ma jak tu z paliwem tylko. Dobra, jeszcze trochę jest, powinno dać radę. O kurde, żem wyjazdy pomyliła. Dobra, to teraz już muszę naokoło. Zawracać się nie opłaca już, bo rozpędzony człowiek, to wiecie. O kurde, zapierdziela naprzeciwka. Powiem wam, ludzie w tych samochodach to nic nie uważają. Ja nie wiem, oni nie wiedzą, że tu ludzie żniwa mają, pracę polowe i tego typu, ja nie wiem. Nic nie uważają, nic nie patrzą tutaj na rolników. No i w następnym odcinku trzeba się będzie zająć już tu zbiorem tej słomki. O, patrzcie, on już stoi, czeka, pełny zbiornik. To on tu tylko półtora pokosa zrobił. Ach, cholera, i nie dzwonił, nic nie gadał. To on też udany. On też udany wariacik jest, powiem wam. Dobra, sypmy to raz, dwa. Niech on tu zrzuci. To od razu to zawieziemy. Pewnie się zastanawia, co to taka czysta przyczepa. Myśli może, że ja specjalnie umyłam. O, żem przejechała. No dawaj, chłopku. Dobra, to kość tam, słuchaj. A ja jadę, rzucę. Cała przyczepa, zobaczcie, napierdzielił tego zboża. Ładnie sypie, powiem wam. Ładnie sypie, aż to, zobaczcie, aż MTZ lekko pyta pod górę. Dobra, jedziemy, to zrzucimy. I mam jeszcze taki pomysł, że sobie tam przygotowujemy zestaw podsiew trawy. Podsiew trawy od razu sobie zepniemy, może Ursusę tam odepniemy od nowego nabytku. No i byśmy spieli siewnik, najwyżej tu MTZ-a przyprowadzimy z przyczepą.
Chociaż jemu to chwilę zajmie, zanim on tam teraz ogarnie wszystko, tam nakosi zbiornik, tym bardziej, że tam te góry, doliny, to trochę schodzi, zanim bizon obrobi. Dobra, zawróćmy tu po krzakach. Powiem wam, że te krzaki to ja też chyba będę musiała wykarczować, bo mnie to męczy tu w nawrotkach i w ogóle. Dobra, sypujemy. No a w tym czasie może byśmy o Ursusa wzięli. Odepniemy ten nowy nabytek, tylko nie wiem gdzie. Może do stodoły wjadę tu przy belkach. Chociaż powiem wam, że ja tu nie lubię wcofywać tym, bo to długi zestaw. Kurde, nie ukrywam, że trochę ciężko, ale dobra, damy radę. O, tu pomiędzy belki wstawimy. Tylko czekaj, żebym przodu nie połamała. O, tak? I tu pomiędzy belki teraz... Czekaj, podniosę. Tutaj lekko opuszczę. O, i teraz do dołu. No i tu może byśmy jakoś odpięli to. Czekaj, powolutku, żeby nie zahaczyć. Dobra. Kabelki i odepniemy. Na palecie będzie dobrze, bezpiecznie. No i dobra, weźmiemy teraz, też może lekko opłuczemy, bo tu już szyby lekko przymarznięte. Opłućmy lekko Ursusa, żeby on taki ubrudzony nie był, bo to jeszcze, on jeszcze po sianokosach, kurde, ukurzony, nic tu nie ruszone. O, cyk. Chociaż trochę, żeby to inaczej wyglądało, żeby przy sąsiadach wstydu nie było, wiecie. No i byśmy podpieli tu siewniczek, to od razu zarzucimy jakie nasiono do niego. No i może mi się udało tą trawę zaraz posiać. O, cyk, do góry go, szybciutko, elegancko, cyk. O cholera, co on za szeroki? Co, nie wyjadę nim? Kurde, może muszę spróbować w te drugie... A nie, bardziej do lewej muszę dać. Czekaj, to cofnę. Żem się, widzicie, rozpędziła, o, do lewej bardziej, tak? Żeby ja tu go zmieściła jakoś. No kurde, to wjechałam jakoś nim. Wjechać się udała, wyjechać nie mogę. Zaraz połamę. Aj, może te wieżeja szersze trochę. Albo wiecie co? Te będą najszersze, mi się wydaje. Tak zrobimy, cofnę. Czekajcie, o. W tych to bez problemu, one szerokie, cholery są. O, i tu luks. To teraz tylko wezmę, cofnę i tych nasionek wrzucimy, już se przygotujemy powoli. Dobra, klapę trzeba otworzyć. Cofnę tu, opuszczę. To już wiecie. Nawet jakby dziś się nie udało, to już będzie przygotowane. Wezmę wora. Zaraz wrzucę. O. Dobra. Tutaj to akurat wejdzie, to myślę, że te ze trzy worki dam, bo to 150 litry. No, myślę, że powinno starczyć, chociaż też tak kurde na jedną stronę trochę wsypałam, no ale dobra, trudno. Dobra, podnieśmy to. I na razie zgaśmy, zostawmy, lecimy, zobaczymy tam na pole, jak on tam obrabia. Zobaczymy. Oj, słuchajcie, właśnie, kurczę, musiałam przerwać tu, bo telefon dostałam. I zadzwonił właśnie ten kombajnista do mnie, mój znajomy, że on tam skończył już, ukosił wszystko, tylko żeby podjechać kombajn wziąć, bo on nie zdąży już przywieźć go, bo musi coś tam załatwić, coś tam mu wypadło. No to dobra, weźmiemy, słuchajcie, pojedziemy te zboże za... Albo w sumie nawet... Nie, no dobra, pojedziemy, zboże zabierzemy na przyczepkę, a kombajnem na pusto przyjedziemy, żeby go tam już tu nie katować po drodze z pełnym zbiornikiem. To pojedziemy, odbierzemy te zboże. Zobaczcie, od razu inaczej pole wygląda, jak takie wykoszone. No i tu ładnie, kurczę, no nie spodziewałam się, że on wszystko zdąży zrobić tu. I zobaczcie, ładnie, równiutko pokosił. Także nie ma biedy. Ale powiem wam, że tutaj ten jęczmień to naprawdę... jęczmień tutaj super sypał w porównaniu tam do pszenicy. Choć tam pszenica też źle nie było, nie ma co gadać, ale tutaj jęczmień to w ogóle elegancko, dobra. I ruszamy, czekajcie, no bo to było co? Dwie przyczepy i ta, tak? Jęczmieniu.
No to naprawdę dużo. Chociaż ta jedna ortaka niepełna była. No to załóżmy, że 2,5 przyczepy. No to i tak dużo, nie? Nie ma co gadać. No i słomy walnej na jęczmieniu będzie. Ciekawe jak ten owies, wiadomo. Owies to w tym roku raczej lichy będzie. Raczej lichy, ale zobaczymy, się okaże. Dobra, zrzucimy może to zboże. Albo wiecie co? Nie będziemy zrzucać. Ja otworzę sobie tu wieżeję i postawimy na przyczepie. Może jakieś wilgotne albo co, to żeby przeschło trochę. Czekaj, otworzę i tędy może spróbuję. O! Elegancko i sobie przejedziemy przez stodółkę. I postawimy na przyczepie, niech stoi. Niech stoi, to niech se przeschnie czy coś. Bo prawdopodobnie jedna przyczepa to i tak pójdzie jeszcze jęczmieniu do sprzedania, bo dla mnie to za dużo będzie. Ja tyle nie będę potrzebowała. O! Dobra, i postawimy tutaj. Czekaj, odczepię kable. Pyk! O, i luksus, dobra. I zostawmy, zaparkuję MTZ-a. No i trzeba jeszcze Bizona będzie przyprowadzić. Kurcie, brane roboty, dzisiaj roboty. O, ładnie zaparkowany. No i dobra. Słuchajcie, widzowie, to ja już pójdę po tego Bizona, już go tam przyprowadzę, jeszcze tu Ursusa zgaszę. To będziemy mieli na jutro robotę, kurde, z tym sianiem. Tutaj trzeba będzie tą łąkę odsiać, co zniszczona była. No ja już tutaj wam nie będę przedłużała, bo i tak naprawdę długi odcinek dzisiaj wyszedł. Możecie powiedzieć właśnie, co sądzicie o takich długich materiałach. Czy chcecie raz na jakiś czas właśnie zobaczyć tego typu prace polowe i tak dalej, i tak dalej. A ja się z wami powoli żegnam, bo już mi się tu miejsce na kamerze kończy, bateria pada. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, pozdrówki, pa pa, miłego dnia.